Kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj za mojego przyjaciela udzielę głosu w jego filmiku. Słuchajcie, przedstawiam wam dzisiaj mnóstwo ampułek z glutem, a w środku małe jaszczurki. Bardzo kuriozalny gadżet. Są to oczywiście żelowate masy w stylu ciastolinowym, które mają uwięzioną małą, też jakąś taką silikonową czy glutowatą jaszczurkę. Test Tube Ooze nazywa się ten produkt. Także łzy z szlamem, ale bardzo, bardzo glutowatym. Słuchajcie, wygląda to trochę jak jakaś żelatyna, czy ciężko powiedzieć. Zaraz się przekonamy, gdy tylko wyciągniemy zawartość jednej z ampułek. Mamy tu różne kolory, jak widzicie, niebieskie, różowe, żółte, zielone, niebieskie i różne inne również odcienie. Wszystkie są w miarę przezroczyste. Także chciałbym je dzisiaj wam wszystkim pokazać. Otwórzmy pierwszą ampułkę, przesuńmy całą resztę, żebyśmy mogli zobaczyć dobrze. O, mamy tutaj taką zabezpieczającą folijkę aluminiową, ściągamy ją. Jak? Ale ohydztwo. No dobra, zobaczcie, jak się strasznie to ciągnie. Ohydne! Przykleja się do ręki jak glut z nosa, słuchajcie. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl. Oj, strasznie płynne. Ale bardzo łatwo schodzi z rąk. To jest duży plus. Okej, dobra. Wyciągnijmy może tą małą jaszczurę. Słuchajcie, można z tym zrobić bardzo brzydkie żarty. Proszę bardzo, jest mała jaszczurka. Cała w tej glutowatej masie. Jest lekko przezroczyste, oczywiście bardzo żelowate, bardzo glutowate, trzęsie się na wszystkie strony jak galaretka, którą zrobiła właśnie babcia. Słuchajcie, piszcie, jakie są wasze pierwsze wrażenia. Moje jest takie, że faktycznie kojarzy się to z glutem z nosa. No dobrze, pierwszy kolor już za nami, zielony. Jak się tego teraz pozbyć z ręki? No dobra, udało się jeszcze. Nie jest to takie łatwe, słuchajcie, żeby wsadzić to z powrotem w jednym kawałku, ale dobra, udało się. Teraz zobaczmy może niebieską, szlamowatą zawartość kolejnej ampułki. Kolejnej buteleczki. Oj, dobra, dobra, dobra. Okej, udało mi się ściągnąć. Okej. Bardzo fajnie wygląda ten niebieski glut, blach. Też oczywiście ta sama konsystencja, żelowato-glutowata. Jak? Spróbuję wydostać to wszystko ze środka, nie jest to łatwe, słuchajcie. Trzeba bardzo energicznie potrząsać buteleczką. W sumie słychać, jakby była tam w środku woda. No dobrze, gorzej jest wyciągnąć tą jaszczurkę akurat z tego niebieskiego w tym momencie. Zobaczcie, jak wygląda ten glut. Błach. Słuchajcie, ale wbrew pozorom bardzo łatwo odchodzi od rąk. Jest przezroczysty, rozciągać się, leciutko. No i dobrze, spróbujmy wsadzić go z powrotem i przyjrzeć się jakimś innym kolorom. Jaszczura oczywiście nie chciała się nam pokazać. No cóż. No dobra. O nie, nie jest to takie łatwe wsadzić to do środka z powrotem. Bach. Bach. Ohyda. Słuchajcie, do środka to wejść nie chcę. Jak? Typowo jak galareta. No dobra, a w ogóle kto wpadł na pomysł takich galaretek? Do czego miałoby to służyć? Może wy macie pomysły, co można byłoby z tym robić? Naprawdę bardzo mnie te wasze pomysły interesują. Blach. Dobra, schowane z powrotem, podzielone na kawałki, było łatwiej to włożyć z powrotem do tubki. No niestety kilka tutaj troszeczkę mi zostało tego na ręku. No i kolor żółty. Bla, bla, bla. Okej. Ooze Slime to to, co dzisiaj dla was otwieram i pokazuję wam zawartość właśnie tych buteleczek.
zawartość tej buteleczki chciała już wyskoczyć, zanim dobrze zdążyłem ją otworzyć. Ach. Jak? Ale tym razem przynajmniej wyskoczyła jaszczura. Fioletowa. Bluh. Gdyby jeszcze jaszczurki rzeczywiście zostawiały takie śluzowate, glutowate za sobą ślady. Nie za bardzo widzę tutaj podobieństwo. I dlaczego ta jaszczurka jest w środku? Bardzo intrygujące. No dobra, super obrzydliwe, słuchajcie. No tak jak faktycznie powinien ten produkt wyglądać. Czyli wszystko się zgadza. Ma być obrzydliwie, ma być glutowacie. I obrzydliwie żelowacie. Żelowacie? Nie wiem, czy takie słowo nawet istnieje. Słuchajcie. Na pewno ta żelowa struktura jest niesamowita. No dobra, czyli co? Różowy... może otwórzmy jeszcze... Co jeszcze otwórzmy? Różowy. Tak, jeszcze różowego nie sprawdziliśmy. A może już sprawdziliśmy różowy? Chyba się pogubiłem. No dobra, na pewno był zielony, na pewno był niebieski. Tak, żółty, różowego jeszcze nie otwierałem. Także zostaje nam czwarty kolor. Juk. No dobra. Oczywiście konsystencja taka sama. No i dobrze. Mamy naszą kolejną jaszczurę, tym razem żółtą, zatopioną w glucie koloru różowego. Bardzo jaśniutki, ale widać, że jest różowy, przezroczysty. Rozplaskuje się obrzydliwie na dłoni. No i słuchajcie. No. No dobra. Ik, ona sama jaszczurka też jest dość taka oślizgła. Ugh. Słuchajcie, bardzo kuriozalne połączenie tej małej silikonowej czy jakiejś jaszczurki gumowej, która znajduje się w środku ampułek z żelowatym glutem, z ciastoliną żelowatą Testy Ooze. No i cóż, mam tutaj w tym zestawie 12 takich ampułek. Piszcie, co myślicie, czy podoba Wam się zestaw takich właśnie galaretowych glutów, które no nawet łatwo schodzą z rąk, ale mimo wszystko kleją się nieprzemożenie? Słuchajcie, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się podobał. Lajkujcie, jeśli tak, jeśli nie, to też nie będę się obrażał. No i cóż, zapraszam do kolejnych filmików, które pojawią się na naszym kanale i widzimy się wkrótce. Hej!